Tak, troszeczkę posłuchano dzisiaj, troszeczkę posłuchano, bo to trzeba tę aferę rozstrzygnąć. W sprawie reprywatyzacji. W takich dyskusjach uczestniczył zaś jego przełożony Marcin Bajko. Wiem, że jeżeli nieruchomość była wrażliwa społecznie, a sprawa twardej z pewnością do takich należała, to ja informowałem o tym mojego przełożonego. Wiem, że on w takich sprawach kontaktował się ze swoim przełożonym, panią prezydent Hanną Urkiewicz-Watz lub zastępcą prezydenta panem Jarosławem Jurkiem. Mrygoń dodał, że jeżeli wydał decyzję o zwrocie działki przy Twardej 8, to znaczy, że jego przełożony zakomunikował mu taką akceptację od władz miasta. Dobra. Obrady komisji trwały 8 godzin. Według szefa komisji Patryka Jakiego posiedzenie wniosło kilka nowych faktów. Komisja dzisiaj zrobiła naprawdę coś dobrego dla państwa i wierzę w to, że dalej będziemy w tym duchu mogli pracować i działać. I apeluję do wszystkich ludzi, aby przestali torpedować nasze działania, aby przestali składać wnioski, które mają zaszkodzić komisji, aby przestali odmawiać zeznań. Złożenia zeznań odmówiła była naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych BGN Gertruda Jakubczyk-Furman. Przed komisją nie zamierza się też stawić prezydent Warszawy. Według Hanny Gronkiewicz-Walc komisja weryfikacyjna jest niekonstytucyjna. W pracach komisji ogłoszono przerwę do najbliższego czwartku. Gronkiewicz-Walc skierowała do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w sprawie komisji. Stenogramy podsłuchanych przez ABW... To przecież wcześniej czy później ją złapią. To nic nie da. Dziennikarzy w sieci z rozmów wynika, że Marcin P. i jego otoczenie wiedzieli, że ABW wybiera się do firmy i że telefon jest na podsłuchu. W jednej z rozmów Marcin P. stwierdza, że dopóki w jego firmie pracował syn premiera Michał Tusk, nikt nas nie ruszył. Zdaniem posła PO Mariusza Witczaka komisja śledcza w sprawie Amber Gold jest pałką polityczną na Donalda Tuska. Jego zdaniem wszystkie dyskusje są teraz tak preparowane, by uderzyć w konkretnego człowieka. Każdy może opowiadać dla własnych interesów co chce. Jak oceniać racjonalnie wypowiedź człowieka, który po pierwsze kiedyś był już skazany, jak dobrze pamiętam. To on sobie dobiera rozmówców i on nadzoruje, aranżuje całą rozmowę. Propaganda, którą niektóre media chcą uprawiać w tej sprawie, jest po prostu manipulacją i kłamstwem. Według Katarzyny Lubnauer z Nowoczesnej informacje zawarte w stenogramach są mocno niepokojące, bo pokazują, że w sprawie Amber Gold zawiodła prokuratura i służby. Ta pasywność państwa jest chyba najbardziej niepokojąca w tym wszystkim, co w tym obrazie, który pojawia się na skutek funkcjonowania Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Zdaniem rzeczniczki PiS Beaty Mazurek z podsłuchów wynika, że był parasol ochronny nad tym, co się działo w związku z zatrudnieniem Michała Tuska w OLT Express. To znaczy, że Donald Tusk wiedział o tym, że w Amber Gold dzieje się nieprawidłowości. W mojej ocenie mógł nie dopełnić obowiązków służbowych jako premier rządu, nie kierując odpowiednich pism chociażby do prokuratury i narażając tym samym ludzi na utratę swoich oszczędności. Firma Amber Gold powstała w 2009 roku, a w 2012 ogłosiła upadłość. Blisko 19 tysiącom swoich klientów nie wypłaciła pieniędzy ani odsetek od nich. Skusiła ich znacznie wyższym niż w bankach oprocentowaniem lokat. Miała inwestować w złoto i inne kruszce. Chcemy, żebyście zostali, mówiła w parlamencie brytyjska premier Theresa May do imigrantów z unijnych krajów, którzy mieszkają i pracują na wyspach. Rząd przedstawił posłom propozycje dotyczące statusu, jaki po Brexicie będą mieli obywatele Unii legalnie przebywający na terenie Wielkiej Brytanii, między innymi Polacy. Chcę w 100% zapewnić ludzi, że według planów żaden unijny obywatel przebywający w Królestwie legalnie nie zostanie poproszony o opuszczenie kraju, gdy ten będzie wychodził z Unii. Pragniemy, żebyście zostali. Ponadto każdemu obywatelowi wspólnoty, który mieszka tu nieprzerwanie od 5 lat, od określonej daty przyznany zostanie status uregulowany. W zakresie służby zdrowia, edukacji, Janukowy. Dzieci będą traktowani tak, jakby byli obywatelami brytyjskimi. Szefowa brytyjskiego rządu dodaje, że do ustalenia pozostaje data, która określi status imigranta. Trzeciego dnia walki z żywiołem strażacy opanowali pożar Parku Narodowego Doniana na południu Hiszpanii. Z ogniem walczy blisko 300 strażaków oraz ponad 400 żołnierzy i policjantów. Z
sprzymierzeńcem w walce z okolicą Obra. Pasła był wiejący od 4 dni silny wiatr. Wznowiono ruch na zamkniętych od soboty drogach i autostradach w Andaluzji. Z powodu pożaru ewakuowano około 2000 ludzi. Część z nich, w tym turyści, opuściła zagrożony teren. Pozostali czekają na powrót do domów, mówi Lucia Linares, ochotniczka pomagająca fakcji. Ludzie się martwią, pytają, kiedy będą mogli wrócić do domów. Wszyscy czekamy na otrzymanie instrukcji i informacji. Chcemy im jak najszybciej je przekazać. Liczymy na jak najszybszy powrót do normalnego życia. W sprawie pożarów w Andaluzji wszczęto śledztwo. Eksperci nie wykluczają, że ogień został pogłoszony. Czas na prognozę pogody. Do końca dnia na ogół pochmurno, więcej słońca jedynie w Krakowie i na krańcach zachodnich. W Wielkopolsce, na Kujawach i w centrum kraju miejscami w 6 km od 19 stopni, w Poznaniu i Gdańsku, 22 na przeważającym obszarze kraju, do 25 na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce. Biometr dziś niekorzystny. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. To już prawie 7 po 18. Podczas prac komisji weryfikacyjnej przed resortem 30 rozmowy niedokończone na temat 7 po 18 trwa popołudnie w Polskim Radio 24. Wracamy do tematu komisji weryfikacyjnej zajmującej się aferą reprywatyzacyjną w Warszawie, bo reprywatyzacja wzbudza emocje nie tylko na posiedzeniu tej komisji. Dziś to pierwsze jawne posiedzenie z przesłuchaniem świadków zakończyło się. Na głos w sprawie zebrali także lokatorzy kamienic, które zmieniały swoich właścicieli w ostatnich latach wskutek szybkich decyzji stołecznego magistratu, a także prezydent Warszawy Hanna Kirchwald. O szczegółach Michał Fedusia. Podczas prac komisji weryfikacyjnej przed resortem sprawiedliwości pikietował Komitet Obrony Praw Lokatorów. Grupa około 50 osób domagała się wyjaśnienia spraw związanych z reprywatyzacją nieruchomości w stolicy. Liczyła też na szybkie prace komisji weryfikacyjnej, pikietując ze sobą transparenty z logo komitetu oraz tabliczki z adresami działek, wobec których ich zdaniem ratusz wydał kontrowersyjne decyzje reprywatyzacyjne. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kamienic reprywatyzowanych. Wiadomo skądinąd, że kilkadziesiąt tysięcy lokatorów zostało poszkodowanych przez tylko reprywatyzację. Nie było ich winą, że zostali kwaterowani kiedyś w kamienicach, które teraz poszły do reprywatyzacji. Zostali przekazani tak naprawdę z dowodu miejsca na inwentarza jakimś osobom, które podają się za prawowitych właścicieli. Tak naprawdę ich krzywdy nigdy nie zostały nawet uwzględnione. To się dzieje w bezprawie i nieprawa. Ktoś spełnia swoje obowiązki tak skandalicznie niewłaściwie, że powinien nie być wezwany przed komisję, tylko powinien być bezpośrednio wezwany do prokuratury. Podczas trwania posiedzenia komisji oczywiście dla prokuratury udowodnić hamskę wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z komisją weryfikacyjną. Jak podkreśliła, zdaniem nie ma możliwości, by Warszawa była stroną w komisji. A jeśli znowu kto? Że dwa organy z państw zajmują się tą samą kwestią. Jeśli więc pojawiły się wątpliwości zgodnie z KPA, Kodeks Postępowania Administracyjnego, wystąpiliśmy do Naczelnego Sądu Administracyjnego o to, aby taki spór rozstrzygnąć. Z mocy prawa wtedy komisja powinna zawiesić swoje działania. Komisja wezwała prezydent na przesłuchanie w czwartek. Wówczas jej prace także będą dotyczyć nieruchomości przy Twardej 8 i 10. Dla Polskiego Radio 24 Michał Fabusio. Tak jak ktoś chce ci uwagę zwrócić, to ty mówisz, że on nie może. No to zawsze podejrzana jest. Na spokojnie. No ale bierzemy na warsztat miasto Nowe Sącz, bo to miasto jako jedno z pierwszych miast w Polsce zakończyło właśnie konsultacje społeczne w tej sprawie. No i jest już ostateczny projekt uchwały krajobrazowej, o czym informuje wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech.
trudny temat, jako jedno z licznych miast w Polsce, bo trzeba być tego świadomym. I jesteśmy po wyłożeniu, po okresie przyjmowania uwag do projektu uchwały. Projekt uchwały krajobrazowej będzie przedkładany Radzie Miasta na najbliższej sesji. Przystępujemy w sposób konkretny do porządkowania przestrzeni publicznej w mieście. Są uciążliwe, na pewno, bo to tak, tu jest, tu na stronę, każdy wiesza, gdzie kto chce. I każdy jest z innej parafii, jeden czerwony, jeden zielony, jeden biały, jeden, jakby to na jednej tablicy, gdzie było napisane, co ma być. Do czego to podobne? Nie wiem, po co one są. Tego nie było i jeżeli będą te reklamy, to niech będą i sensowne. Albo nawiązujące do czegoś tam, do charakteru miasta, do starości jego. Czerwoną jeszcze niektóre, to można tam z archiwum powygrzebywać i te nowe, które będą, bo one miały swoją specyfikę. Wróćmy do tego, co stale. Przypominam, że miasto podzieliliśmy na 5 stref. Jedną z tych 5 stref stanowi strefa Starego Miasta i tutaj te restrykcje będą najdalej idące. Tutaj będzie obowiązywać pewna ujednolicona stylistyka, ujednolicony charakter materiałów używanych dla potrzeb reklam. Uchwała ustala zakaz sytuowania więcej niż jednego szyldu, jednego loga na budynku przez podmiot prowadzący w nim działalność. Zakaz sytuowania szyldów zasłaniających witryny okienne i drzwiowe lub detale architektoniczne budynku. Zakaz sytuowania szyldów wolno stojących czy na ogrodzenie. Na duże. W ogóle na wystawie nie można zobaczyć, bo te reklamy to jakby te reklamy ściągli. No mniej po prostu przerzadzili ich tak bole. Lepsza widoczność. Przyjemnie jest, jak jest po prostu mniej takich wiszących. No ale ludzie żyją, ludzie chcą żyć. No też chcą reklamować się. Jak dużo ludzi spaceruje, to zawsze każe o ja teraz patrzę, że jest kanto. Do dobrego każdy trafi, a zły to też nie reklamuje, że jakość wykonania tej pracy też podoba się samochodem. Jeden drugiemu powie, że to jest warto kupienia, coś. Czy Stare Miasto to powinno wyglądać jak Stare Miasto, ładnie budynki powinny być tego, no dość, że same kurcze bańki są, to jeszcze same reklamy. Także bardzo dobrze, bo niech to Stare Miasto odda taki swój urok. To jest naprawdę dobry pomysł. Bardzo istotnym dla porządkowania przestrzeni publicznej jest również obszar drugi. Obszar drugi stanowią drogi wylotowe do Nowego Sącza. Chodzi tutaj głównie o wielkogabarytowe nośniki reklam. Tutaj też dążymy do uporządkowania tej przestrzeni. Tam również będzie 12 miesięcy na dostosowanie się do przepisów uchwały, więc dopuszczamy sytuowanie tych wielkogabarytowych reklam w liczbie jedna na daną nieruchomość, czyli na jednej nieruchomości będzie się mogła pojawić tylko jedna. Odpowiednio oddalona od osi jest z niej krawędzi, te reklamy wielkogabarytowe będą musiały być umiejscowione prostopadle do osi jezdni. Jakoś mi to nie przeszkadza za bardzo. No niektórzy ludzie faktycznie na to patrzą i faktycznie to jest zachęcające, więc dla tych ludzi, którzy wystawiają te reklamy, jest to korzystne, ale niektórych może to denerwować. Na pewno kuszą spoglądać w prawo, w lewo, a zwłaszcza ładne dziewczyny, uwaga. Także myślę, że na drogach na pewno zdecydowanie powinno być ograniczone bardzo dużo. To jest zatrzęsie, się nie wnoszą. Szczególnie te wyborcze, są sprzątane, takie wisi się szmata rozerwana albo coś. Jeśli chodzi o pozostałe obszary miasta, w tym okresie dostosowawczym, który będzie trwał 36 miesięcy, a więc aż 3 lata, będziemy dążyli również do uporządkowania przestrzeni publicznej, do znaczącej redukcji, po pierwsze reklam w przestrzeni publicznej, a druga rzecz do ich, no, uporządkowania też stylistycznego, formalnego, tak żeby generalnie poprawić tą estetykę wizualną miasta Nowego Sącza, poprawić higienę otoczenia, w którym żyją mieszkańcy Nowego Sącza. Przypomnijmy, że ustawa krajobrazowa została przyjęta w połowie 2015 roku przez Sejm, a już jutro nowosądeccy radni mają głosować nad projektem uchwały krajobrazowej i przyjąć ten projekt w wersji lokalnej. Za nieprzestrzeganie uchwały krajobrazowej i nowych przepisów będą grozić kary finansowe, czasem jeszcze surowe, a władzami Nowego Sącza i mieszkańcami rozmawiała Monika Żobek. Polskim Radiu 24. MSZ ze wspólną misją z IPN-em, szef polskiej dyplomacji i prezes Instytutu Pamięci Narodowej podpisali dziś porozumienie o współpracy. Dokument ten dotyczy m.in. popularyzowanej wiedzy o najnowszej historii Polski i działalności na rzecz upamiętnienia polskich osiągnięć politycznych. IPN liczy także na wsparcie resortu dyplomacji m.in. w związku z planem poszukiwań polskich grobów na terenie Ukrainy. Szczegóły w relacji Karola Darmorosa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Instytut Pamięci Narodowej stawiają na zacieśnienie współpracy przede wszystkim w zakresie dyplomacji historycznej. Jak podkreślał szef MSZ Witold Waszczykowski, jednym z priorytetów rządu jest
dbanie o dobre imię Polski za granicą. Według ministra poprzednie władze bagatelizowały znaczenie prowadzenia polityki historycznej. W rezultacie od lat mamy sytuację gorszącą, ponieważ często istotne fakty z historii Polski są pomijane, zaniedbywane, a czasem wręcz fałszowane. Witold Waszczykowski wskazał też na pojawiające się w zagranicznej prasie stwierdzenia o tak zwanych polskich obozach śmierci i fałszowania przebiegu II wojny światowej, w tym roli Polski. To wszystko nie może się powtarzać. Musimy podjąć to wyzwanie, aby przywrócić właściwe znaczenie historii zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzisiejsze porozumienie MSZ i IPN było tylko formalnym przypieczętowaniem trwającej już kilkanaście miesięcy współpracy obu instytucji. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu polskich placówek dyplomatycznych na 6 kontynentach pokazano wystawę IPN w związku z otwarciem w Markowej Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Ponadto MSZ wraz z instytutem przygotowały wielojęzyczną publikację na Światowe Dni Młodzieży. Teraz czas na podręcznik o roli Polski w II wojnie światowej, zapowiedział prezes IPN Jarosław Szarek. Ukaże się w 8 językach. To jest historia II wojny światowej. Nie może być tak, że dla mieszkańców wielu państw Europy II wojna światowa zaczyna się w 1941 roku. To Polska była pierwszym krajem, która stała się ofiarą paktu Ribbentrop-Mołotow. My pierwsi stawiliśmy opór obu totalitaryzmom. Instytut Pamięci Narodowej liczy też na wsparcie resortu dyplomacji w związku z zablokowaniem przez Ukrainę prac instytutu, których celem jest poszukiwanie na dawnych kresach m.in. ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Rozmowy ze stroną ukraińską okazały się zupełnie bezowocne, mówił Jarosław Szarek. Liczymy tu na wsparcie, bo musimy upamiętniać naszych rodaków, którzy polegli nie tylko w 1933 roku, byli ofiarami ludobójstwa na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, ale również tych, którzy ginęli w 1939 roku po 17 września, jak również wspólną naszą walkę z bolszewizmem w 1920 roku. Prezes Jarosław Szarek dodał, że mimo pozytywnych deklaracji ze strony wysokich przedstawicieli ukraińskich władz, prace poszukiwawcze na dawnych kresach II RP są blokowane na niższym szczeblu. Współpraca MSZ oraz IPN ma również umożliwić promocję działań instytutu w polskich placówkach dyplomatycznych. IPN ma również nadzieję na promocję za granicą portalu archiwumpamięci.pl. Można tam znaleźć informacje o tym, jak przekazać często domowe archiwalia istotne dla historii Polski. Dodajmy, że do tej pory współdziałanie IPN i MSZ pozwoliły na pozyskanie prawie 1500 archiwalnych fotografii i 6 filmów z okresu niemieckiej okupacji. Zostały one przekazane konsulowi RP w Monachium przez wnuka żołnierza Wehrmachtu. W pakiecie tych zdjęć znalazły się m.in. nieznane do tej pory pośmiertne fotografie legendarnego majora Henryka Dobrzyńskiego, pseudonim Hubel. Popołudnie w Polskim Radiu 24. 26 czerwca to Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Choć w Polsce uzależnionych jest coraz mniej osób, to problemem staje się eksperymentowanie środkami psychoaktywnymi, szczególnie wśród ludzi młodych i bardzo młodych. O szczegółach Marcin Chmielnicki. Z uzależnieniem od narkotyków boryka się w Polsce ponad 70 tysięcy osób. Jest to o wiele mniej niż w latach 90., jednak problem nadal istnieje. A co gorsze, zmienia swoją postać, mówi dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii Piotr Jabłoński. W Polsce oczywiście ciągle mamy problem z około 70 tysięcy takich ludzi, ale jest to znacznie mniej. To jest dziesiątki tysięcy mniej niż mieliśmy jeszcze lat temu, 10 czy 15. Ale wzrast teraz czasami nie jesteśmy nawet w stanie ocenić, jaka to jest ilość osób eksperymentujących z narkotykami. Piotr Jabłoński zauważa, że należy zacząć od walki z przestępczością narkotykową. Celów polityki narkotykowej powinniśmy upatrywać przede wszystkim w zdrowiu publicznym, a więc profilaktyce, leczeniu, rehabilitacji, programach społecznych. Natomiast inną rzeczą niezmiernie ważną jest walka, ale walka nie z użytkownikami, tylko z tymi, którzy wprowadzają narkotyki do obrotu. To jest głównie z przestępczością zorganizowaną. Polacy najczęściej sięgają po marihuanę, bo ich zdaniem jest nieszkodliwa. To nieprawda. Młodzi ludzie dosyć powszechnie zaczęli eksperymentować z marihuaną i haszyszem. Tak jak mówię, jest to jedyny narkotyk, który w ostatnich latach, którego konsumpcja w ostatnich latach rosła, choć na szczęście dynamika tego wzrostu spadła. Dla starszych pokoleń narkotyki są złe i koniec. Natomiast w młodszych pokoleniach coraz większe jest takie przekonanie, że narkotyki
same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Nie możemy powiedzieć, że to jest taka przyzwalająca trochę teoria, ale przecież my bardzo dobrze znamy zakochanie. Gdy problem uzależnienia dotyka naszych bliskich, należy jak najszybciej skontaktować się ze specjalistą, psychoterapeuta uzależnień Robert Rutkowski. Jeżeli jest podejrzenie, iść do specjalisty, ponieważ to jest moment, w którym najwięcej rodziców popełnia najwięcej błędów. Reakcje są najprzeróżniejsze, od histerii, od paniki, płaczu. Również się pojawia przemoc słowna, czasami fizyczna. Zamiast zatrzymać lawinę nieszczęść, wręcz utrwalamy, my dorośli, tę postawę buntu. Jednak zawsze łatwiej jest zapobiegać, niż potem leczyć, dodaje Robert Rutkowski. Jeśli chodzi o to, co rodzice mogliby zrobić, jak mogliby zapobiegać, to nie pamiętają o tym, że najbardziej pożądanym i najbardziej skutecznym dopalaczem jest czas, który poświęcamy swoim dzieciom. A ten czas ma wymiar również biochemiczny, bo to się nazywa oksytocyna. W mózgu każdego człowieka wydziela się substancja chemiczna, która się nazywa oksytocyną, wtedy, kiedy mamy koło siebie kogoś bliskiego. Czy to jest brat, siostra, żona, ojciec, matka, nikt nie zastąpi. Żadna najbardziej ekskluzywna opiekunka do dziecka nie zastąpi obecności rodzica. W Polsce funkcjonuje rozbudowana sieć instytucji, które pomagają narkomanom. Pomocą w nagłych sytuacjach może służyć całodobowy telefon zaufania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Marcin Chmielnicki, Polskie Radio 24. Polskim Radiu 24. A teraz w popołudniu informacja dla kierowców. I te dobre, i te nieco gorsze. Do naszej dyspozycji będzie popasmowa Zakopianka między Krakowem a Nowym Targiem. Tak ogłosił resort infrastruktury. A ta gorsza informacja jest taka, że trasa będzie gotowa za nieco ponad 5 lat. O szczegółach Łukasza. 16-kilometrowy odcinek trasy powstanie w miejscu, gdzie często tworzą się korki i według pomiarów w ciągu doby przejeżdża blisko 20 tysięcy aut, mówi minister Andrzej Adamczyk. W przyszłym roku będzie zlecony przetarg. Prace budowlane po 2019, zakończenie planowane 2022. Według wstępnych szacunków inwestycja może kosztować miliardy złotych. Mówi Tomasz Pałasiński, szef Krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Praktycznie co chwila mamy jakiś obiekt mostowy albo wiadukt. Obecnie prowadzone są prace przy budowie liczącego tyle samo kilometrów fragmentu trasy między Lubniem a Radką Zdrój. W ramach inwestycji pod masywem Lubonia drążony jest najdłuższy w Polsce tunel. Tunel? 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Tłumaczył Maciej Kępczyński, przedstawiciel firmy drążącej tunel. Budowa dwupasmowych odcinków trasy potrwa co najmniej 5 lat. Problemem dla zmierzających do Zakopanego pozostanie ostatni jednopasmowy fragment między Nowym Targiem a stolicą Tatr. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dziekanie Wydziałów Przyrodniczych Polskich Uniwersytetów napisał list do prezydenta, premiera i ministra środowiska. A w liście tym protestują przeciwko nadmiernej ingerencji w ekosystemy Puszczy Białowieskiej i w systemy polskich rzek. Rachunkowa gospodarka odbija się na przyszłych pokoleniach. W Prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego dr habilitowana Edyta Sierka. Bylibyśmy wdzięczni, jeżeli zarówno pan prezydent, jak i pani premier, a w szczególności pan minister, zechciał komunikować się ze środowiskiem nauki i korzystać z naszych wyników badań, naszych doświadczeń przy podejmowaniu strategicznych decyzji, jeśli chodzi o pozyskiwanie zasobów przyrody. To nie jest sama kwestia aktów prawnych, tylko konsekwencji, które będzie ponosić wiele pokoleń. Potem listę podpisało się ponad 30 dziekanów i prodziekanów z uczelni całej Polski. Na razie resort środowiska nie wystosował odpowiedzi na ten list, a przeciwko leśnej polityce prowadzonej w Puszczy Białowieskiej protestuje także branża turystyczna, podobno z powodu zamykania. To nieprawda, bo puszcza jest dostępna dla mieszkańców i turystów, mówi rzecznik nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej. Na terenie nadleśnictwa Białowieskiego ścieżka żebra żubra czy szlak dębów królewskich, czy ścieżka do miejsca mocy, to wszystko jest dostępne. Również wszystkie główne drogi prowadzące przez Puszczę Białowieską w nadleśnictwie, tam prowadzone są cały czas prace, jednak nadaje sobie do zakazu wstępu, ale miejsca takie jak miejsca wyborcze są dostępne. Całe nadleśnictwo Browsk, tam nie było takiego zniszczenia drzewostanów i nadleśniczy mógł cały czas ten teren zostawić otwarty do zwiedzania. A jeśli ktoś wybiera się na Podlasie, na przykład do Puszczy Białowieskiej, to niech wie, że czekają nas fale upałów także i w tej części Polski. To Polskie Radio 24, bo 18 czas na fali, to Krzysztof Mazłoń. Literatura Polska. Witam mnie ktoś od najwybitniejszych żyjących autorów. Wymieniam jednym tchem Jarosława Marka Rymkiewicza, Przemysława Dakowicza. Literatura Polska. Zatem o tym ostatnim. Bo znowu nas ta nie nędza.
kiedy czas przyjdzie na księdza, gdy chodzą snopki przewraca, a co tłuszczej kopy maca, tłuszczej ja. Wnet masz urządnika z niego, choć nie to winie trzeba tego natknieć wieszkę w kopie wrogu. Nie mnie to dasz, synku, Bogu potem bierze o kolędzie. W każdym kącie dzwonić będzie. I na ołtarzu pisze iluminare. A ty, chłopku, dare, dare. To śmieszne, ale jak to pięknie brzmi. Żyję wśród was. Współtworzył Polkowski opozycję w środowisku akademickim Krakowa, działał w Studenckim Komitecie Solidarności, redagował podziemny pismo Sygnał i utwór ukazujący się w drugim obiegu krakowskiej oficynie studentów. A kondycja rodziny? Jednocześnie pisał wiersze, to rodzinie, rodzinie, powołanie i do życia małżeńskiego. Bardzo wiecie państwo, rodzina, która Biblii nie czyta, rodzina, która nie chodzi do sali Królestwa Świadków Jehowy, to co to za rodzina? No to Jezus dlatego powiedział, że nie żyją w prawdzie, to kto miłuje bardziej ojca i matkę niż mnie, czyli Jezusa, czyli prawdę, nie jest mnie godzien. Jezus przecież powiedział, że przyszedł od Ojca, po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie, ale te rodziny nie całe, nie w komplecie, nie wszystkie, albo wcale nie chcą słuchać tej prawdy. No to więc właśnie, jeżeli nie będziesz miał nienawiści ojca, matki, nie jesteś mnie godzien, bo Jezus powiedział właśnie, że kto nie będzie jadł mojego ciała, nie będzie pił mojej krwi, nie będzie mnie godzien, w sensie prawdy, w sensie tej prawdy, którą Jezus Chrystus dostarczył nam, przyniósł od Ojca Jahwe, od Ojca Jehowy, od swojego Ojca, o którym nikt nie wie nic. Cichosza, tak diabeł zrobił, że tutaj Maryśkę do godności bóstwa, Jezusa do godności bóstwa, rzekomo, a Boga nie ma. I dlatego ten ateizm jest. Ludzie w ogóle w Boga nie wierzą. Nawet ci, którzy chodzą do kościołów, mówią, że takie coś, no, pomijając już zły przykład kapłanów, rzekomych, bo już kapłanów to nie musimy mieć. Jezus powiedział, że tamtych kapłanów było więcej, czyli że system kapłański żydowski już przeminął, albo tamtych ofiar było więcej ze zwierząt, prawda? A Jezus był tym jedynym ostatnim barankiem, prawda? Pasiewnym, czyli nie śledził. Czyli kolejny, tylko ostatni. Ani Boże Krzywacz, Bogowie, Wisznie, co mamy dziękujemy wczoraj. Polkowski pokazał, czym może i powinna być poezja, opowiadająca się po stronie dobrej i piękna, mówiąca o rodzinie, o przyrodzie, o naszej historii i teraźniejszości, o Polsce. Męczennika, ale pierwszego. Tytułowy utwór z tego tomu o matce, to przykład liryki naprawdę najczystszej. Nieco inne tomy, cień i gorzką godzinę. Należy też wspomnieć przynajmniej o jego pobliżu śladów. Jest folklorem w zeszłym roku imienia Przemysława Piotrowskiego. Znakomicie ujmuje to, co w twórczości tego poety najważniejsze. Nagroda honoruje bowiem tych, którzy stoją na straży prawdy i umiłowania wolności. Reklama. Czyli że i tak delikatnie, proszę państwa, delikatnie te Gronkiewicz wzięli, proszę państwa, delikatnie wzięli, a ona im się stawia, rzeczywiście, do prokuratora i koniec. No to jak oni delikatnie, to ona im się stawia, bo to jest, wiesz, gruzda, się wije, się wykręca. Ludzie jej nie chcą, ale ona chce. No i co ty na to? Ludzie jej nie chcą, ale ona chce. No to ciekawe. Jeszcze do Platformy należała na wydatek. Czy ty była razem z nimi? To ona coś zawsze, jak ten Piotr. Radio Kulturalne.
Naszym gościem jest pan redaktor Krzysztof Losz z naszego dziennika i telewizji Trwam. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie redaktorze, przetargi z klauzulą społeczną. Napisał pan taki artykuł w naszym dzienniku. Solidarność wystąpiła do regionalnych izb obrachunkowych o skontrolowanie przetargów prowadzonych przez samorządy pod kątem zatrudniania pracowników na umowę o pracę. Jak mamy rozumieć, czy jest jakiś konkretny problem w tej sprawie, że aż można powiedzieć wystąpienie do wszystkich izb regionalnych? Problem jest, dlatego że w zasadzie no, zgodnie z polskim prawem każda instytucja publiczna, która organizuje przetarg, a instytucje publiczne to państwowe podmioty bądź samorządowe, no, powinna brać pod uwagę, czy firma wybrana w tym przetargu zatrudnia pracowników na umowę o pracę, czy też są to umowy śmieciowe. Chodzi o to, żeby nie tylko cena była wyznacznikiem wartości oferty w przetargu, czy to roboty budowlane, to może też dotyczyć różnego rodzaju usług, jakie są świadczone na rzecz czy firm samorządowych, czy urzędów konkretnych, aby właśnie były preferowane firmy zatrudniające ludzi na umowę o pracę. Bo w zasadzie do niedawna jeszcze no, było powszechną praktyką, że przetargi były rozstrzygane w oparciu o kryterium ceny. A w tej sytuacji każda firma, która miała ludzi na etatach, a więc musiała płacić ZUS-y od ich wynagrody, składki na ZUS-y, pod podatki, innego rodzaju opłaty, składki na fundusz pracy. I to wszystko powodowało, że oczywiście taka firma musiała zgłosić droższą ofertę, bo musiała w swojej kalkulacji cenowej uwzględnić właśnie te narzuty płacowe chociażby. A więc no, nie była w stanie cenowo konkurować z firmami, które zatrudniały ludzi tylko na umowach śmieciowych, na przykład umowach o dzieło czy umowach zlecenia. Bo tu samorząd też mamy rozumieć, namyślał o jakichś oszczędnościach, tak? Jeżeli... No właśnie oszczędnościach, bo to wtedy jak się zaoszczędzi na jednej inwestycji, to można troszkę pieniędzy przerzucić na drugą. To było bardzo ważne, zwłaszcza w latach wyborczych, bo wtedy można było na przykład za x pieniędzy zrobić na przykład dwa odcinki drogi, a nie jedno. Więc była taka pokusa dla samorządów, żeby takie oszczędności zrobić. Radio. Co powodowało, a następne posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej odbędzie się w czwartek. 12 lat więzienia grozi mężczyźnie, który na drodze w Zakrzewie koło Wejherowa zabił dwie osoby. Do tragedii doszło w nocy z soboty na niedzielę. Według prokuratury podejrzany z dużą siłą uderzył w stojącego na poboczu kłada. Na miejscu zginęli 31-letnia kobieta i 37-letni mężczyzna. 23-latek usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości i ucieczki z miejsca zdarzenia. Oskarżony przyznał się do winy, ale stwierdził, że wypadku nie pamięta. Jutro Wejherowski sąd ma zdecydować o jego tymczasowym aresztowaniu. A można tak otwarcie postawić taki warunek, że każdy z pracowników, który podejrzany wykonuje, o znieważenie na tle rasowym dwuletniej dziewczynki. Podejrzany usłyszał w tej sprawie zarzuty, mówi rzecznik sopockiej policji Karina Kamińska. Przed jednym z kościołów w sobocie kobieta, która wchodziła w sankcję do kościoła, została zaczepiona przez mężczyznę, który powiedział, że nie może wejść z dzieckiem z uwagi na jego koloru skóry. Kobieta nie chciała sprowokować mężczyzny i zawaga, gdy dziecko wyszło z kościoła i poprosiła o pomoc policjantów, policjantów, którzy przyjechali na miejsce. Zatrzymali sprawcę tego przestępstwa. On nawet wobec naszych policjantów cały czas był skoncentrowany na karnacji skóry córeczki tej pani. Mężczyzna odmawiał podania swoich danych, nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy, a w trakcie interwencji próbował uciec. Policjantom udało się ustalić, że jest to 59-letni mieszkaniec jednej z niewielkich miejscowości w województwie łódzkim. Mężczyzna był trzeźwy. Za znieważenie na tle rasowym grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Główne zapisy kontrowersyjnego w ogóle katolicy. Myślę, jak ktoś nie chodzi do kościoła, to jest zły. A to jest odwrotnie. Rozpatruje legalność rozporządzenia ograniczającego przyjazdy do Stanów Zjednoczonych z 6 krajów muzułmańskich. Na ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie legalności dekretu trzeba poczekać do jesieni. Ale w marcu tego roku przez Donalda Trumpa rozporządzenie zakazuje na 90 dni wjazdu do Stanów Zjednoczonych mieszkańcom 6 krajów. Każdego pracownika, jego godnej pracy, godnych warunków.
także na 123 ubezpieczenia, dlatego żeby zablokowało rozporządzenie, jego rodzina, bo różne są prace, czasem coś się zdarzy. Prezydenta Trumpa odrzucał tę argumentację, przekonując, że dekret dotyczy krajów objętych terroryzmem i nie ma związku z żadną religią. Biały Dom odwołał się od decyzji sądu w niższej instancji do Sądu Najwyższego, który wyznaczył datę rozprawy na 2 października. Sędziowie pozwolili jednak, by główne zapisy dekretu weszły w życie już teraz i obowiązywały do czasu wydania ostatecznej decyzji w tej sprawie. Oznacza to czasowe wstrzymanie przyjmowania większości uchodźców przez Stany Zjednoczone oraz wydawania wiz obywatelom 6 krajów wskazanych w dekrecie. Sąd Najwyższy uczynił wyjątek dla osób mających utrwalone związki z Amerykanami bądź podmiotami zlokalizowanymi w Stanach Zjednoczonych, choć na przykład do członków rodzin albo zatrudnionych wcześniej pracowników amerykańskich firm. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Serwis gospodarczy. Karolina Mózgowiec. Obywatele krajów unijnych mieszkający w Wielkiej Brytanii po Brexicie będą musieli się ubiegać o kartę rezydenta, zapowiedziała dziś w parlamencie brytyjskim premier Theresa May. Muszą mieć jednak 5 lat udokumentowanego ciągłego pobytu. To może być problem dla wielu Polaków, ocenia Justyna Segers-Frela z Instytutu Spraw Publicznych. Traktujących ich podmiotowo, czy też to firmy, które tylko haczą jest to, że oferują niską cenę, albo na przykład same wygrywają przetarg, a potem szukają podwykonawców. Więc to jakby jest problem no, bardzo złożony, bardzo poważny i jeżeli można przynajmniej właśnie w tej materii uporządkować sytuację, żeby preferowane były firmy, które no, prowadzą odpowiedzialną politykę i społeczną, prawda, w swoim, nie tylko ekonomiczne. Wyniki są ważne, ale i sprawy ten wymiar społeczny, no to takie firmy powinny być przez państwo, przez instytucje samorządowe po prostu preferowane na tym rynku. To jest jakaś propozycja, mam rozumieć, Solidarności? To jest, tak, Solidarność. No na takie drobne wydaje tak. Tak, list jest o tyle jakby wskazany, czy powiedzmy te działania, które wskazuje Solidarność, żeby podjęły izby obrachunkowe, bo one mają instrumenty. W polskim prawie jest tak, że w zasadzie Regionalna Izba Obrachunkowa ma największy wpływ, czy największe możliwości kontrolne wobec samorządów, bo RIO kontrolują budżety danych jednostek samorządowych, czy to jest gmina, czy to powiat, czy to województwo samorządowe i mogą sprawdzać też przebieg procesu inwestycyjnego, czy wydatki na inwestycje były czynione zgodnie z procedurą, zgodnie z potrzebami. RIO przecież może wskazać na przykład, że jakiś przetarg był przeszacowany, albo na przykład właśnie, że nie uwzględniono klauzul społecznych. To wszystkie te narzędzia Izba Obrachunkowa ma w swoim ręku i w zasadzie ona ma największe możliwości, aby na samorządy wpływać. Poza tym izby organizują szkolenia dotyczące finansów państwa, zmiany prawa podatkowego, innych kwestii. I przy okazji takich szkoleń dla samorządowców te tematy można by poruszać, bo tak jak ja rozmawiałem często ze związkowcami, to oni często mówią, że po prostu zdarza się, że samorządy, zwłaszcza te mniejsze, nawet nie mają świadomości, że na te rzeczy powinny zwracać uwagę. Nie zdają sobie sprawy, że coś takiego jak klauzula społeczna powinna być stosowana i zdarzało się, że po interwencji właśnie związku, który na przykład ogłaszał danie żółtej kartki temu samorządowi, bo przetargi były rozstrzygane tylko w odniesieniu do ceny, nie do zatrudnienia ludzi, to te praktyki w samorządach zmieniano, czyli to nie jest też tak, że samorządy mają generalnie jakąś złą wolę, bo często wynika to niewiedzy, niedopatrzenia, powiedzmy z braku nawet takiej wyobraźni może, żeby na te kwestie przyprzedmiotowo zwrócić uwagę, albo też i no, przyzwyczajenie, prawda, no bo skoro przez ileś tam lat Wydział na przykład Inwestycji w danej Urzędzie Gminy przez ileś lat organizował przetargi i zawsze było to kryterium ceny, to było na przykład 100%, a będą 90%, bo 10% to gwarancje i tak dalej, więc oni pewnych nawyków nabrali ci urzędnicy. No i teraz trzeba tych nawyków im wyzwolić niejako, namówić, żeby stosowali inne procedury, żeby zmieniali je bardziej prospołeczne i wtedy skorzysta na tym i gmina, bo wbrew pozorom nawet jeśli ktoś powie, że nie ma oszczędności, ale te pieniądze często i tak wracają do gminy, dlatego że zwłaszcza w mniejszych jednostkach przetargi czy bardzo często wygrywają lokalne firmy, które zatrudniają ludzi z danego terenu, więc te podatki, które i tak odprowadzają z tytułu podatku dochodowego, no w dużej części wracają do gminy, a poza tym w gminie są ludzie, mają pracę, robią zakupy, utrzymują mieszkanie, więc gmina tak naprawdę może na tym naprawdę dużo zyskać, choć teoretycznie wydaje się, że na przykład podrożeją inwestycje, no bo w przetargu będzie trzeba więcej zapłacić firmie, która ten przetarg wygra. Panie redaktorze, od długiego czasu kwestia podnoszona jest samolotów
dla VIP-ów. Pierwszy z dwóch w zeszłym tygodniu przyleciał, zakupionych przez MON małych samolotów do transportu osób na najwyższych stanowiskach w państwie. No ale jest niebezpieczeństwo, czy nie wiem, czy dalej kwestia średnich samolotów, bo ktoś, nie wiem, próbował unieważnić albo powiedzieć, że naruszone zostało prawo i byłaby to przeszkoda w realizacji umowy na dostarczenie trzech średnich samolotów do transportu najważniejszych osób w państwie. Na szczęście ta druga ewentualność już nie istnieje, bo firma brytyjska, która zaskarżyła w ogóle umowę z Boeingiem, wycofała skargę z sądu. Nie wiemy, co decydowało o wycofaniu tej skargi. Być może po prostu przekonanie, że i tak sprawa nie jest do wygrania. Więc ta umowa będzie realizowana. Natomiast oczywiście rozstrzygnie, czy inspektor uzbrojenia naruszył procedury, czy nie. To jest o tyle ważne dla inspektoratu, że... Czekają na takie potwierdzenie przez sąd, tak, potwierdzenie tego, inspektorat na to liczy, potwierdzenie tego, że procedura była przeprowadzona legalnie. To ma znaczenie dla każdej instytucji, bo wtedy nie ma żadnych wątpliwości, że jakieś tam były podejrzenia, że coś było źle robione. Tutaj ta sprawa o tyle jest oczywiście specyficzna, że dotykamy sprzętu, który można traktować jako sprzęt dotyczący bezpieczeństwa, funkcjonowania państwa, przewozu najwyższych osób w państwie, prezydenta, premiera, ministrów, więc ten przetarg nie był takim normalnym przetargiem, jak się organizuje przy tego typu posunięciach. Zresztą najpierw było unieważnienie, okazało się potem, że tylko z Boeingiem można podpisać ten kontrakt, bo Airbus w ogóle nie przystąpi do przetargu, więc jakby sprawa dla wielu ekspertów, dla większości ekspertów jest czysta. Prawnie Krajowa Izba Odwoławcza miała jakieś tam zastrzeżenia, którymi inspektorat się nie zgadza, więc nawet nie ten proces. Natomiast najważniejsze jest to, że nic nie zagraża realizacji tej umowy, więc do Polski powinien przylecieć w listopadzie pierwszy Boeing 737, który będzie... Ten większy, to będzie samolot, średni samolot, to będzie samolot używany. Potem mamy za kilka lat otrzymać, na 3-4 lata dwa nowe samoloty, już w takiej wersji rzeczywiście tej biznesowej, dla VIP-ów z salonką, gdzie można przeprowadzić konferencje, spotkania i tak dalej w czasie lotu. To będzie zupełnie inna już skala. Można powiedzieć, że no w tej chwili dopiero Polska będzie miała samoloty, które spełniają standardy. To nie są jakieś... No właśnie, bo chciałem zapytać o zasadność i czy to nie jest jakieś wyszukane i czy to jakiś rarytas. To jest standard. To oczywiście dla człowieka, który lata tanimi liniami lotniczymi, bo tak większość z nas jest stać na takie loty, prawda? Nie mamy pieniędzy, żeby kupować bilety w klasie biznes, prawda? Czy pierwszej klasie na jakichś lotach międzykontynentalnych. To wydawać się może jakimś luksusem, ale to jest normalne wyposażenie samolotu, w tym sensie normalne, że taki samolot jest swoistym centrum dowodzenia dla prezydenta czy premiera. W tej chwili... Znaczy, latać na pewno trzeba. Tak, tak. Ja miałem okazję przez parę razy lecieć Embraerem prezydentem. I jest to samolot rzeczywiście tylko do przewozu ludzi. Tam nie ma miejsca, tam nie ma urządzeń, na przykład prezydent może spokojnie czy premier telefonicznie się połączyć z ministrami na łączności kodowanej i w razie jakichś trudnych sytuacji, dobrze, od razu się kontaktować. W zasadzie w tej chwili jedyna chyba możliwość to po prostu zawrócenie samolotu do Polski i tam jakieś organizowanie konferencji. Natomiast tutaj w tych samolotach, już w tych małych też, pierwszym gazie, który przyleciał, drugi przyleci w lipcu. Tak, będę na pewno będę. Bo jak pan mówi, że nieoprecyzowana pożyczka, to ja przyjdę. Od tego, co się dzieje w państwie. Dobra, okej. Sytuacja już niekryzysowa, może spokojnie się połączyć z ministrami odpowiednimi czy urzędami. Nie ma po prostu żadnej bariery. Pierwszy wiek nie jest standard, prawda, żeby taka łączność była, żeby państwo, bo cały czas zarządzane, mam to pisane, żadnych problemów. Jeśli prezydent czy premier wyląduje na innym lotnisku, to taki samolot może stać na płycie lotniska i też może służyć, prawda, jako centrum, swoiste centrum dowodzenia. Natomiast ktoś powie, że jest bardzo wysoki standard foteli i tak dalej, ale to też jest już w tej chwili norma. No w zasadzie trochę groteskowo wyglądało to, jak czasami się widziało na obcych lotniskach do polskiego Embraera, który przejdzie prezydent czy premiera obok stał. A czemu pan tak mówi? Bo rzeczywiście właśnie zgłaszają. Bardzo dobrze wyposażony.
No a ten nasz samolocik, tak trochę jak ubogi krewny, gdzieś tam, prawda, na płycie postojowej, mimo że oczywiście tak. Wokół była ochrona i tak dalej, funkcjonariusze boru, pilnujący samolotu i to wszystko, no widać było z napisu Rzeczpospolita Polska, że to jest samolot rządowy, no ale trochę skromniutko wygląda jako samolot rządowy, tak no, tym bardziej, że no wszyscy wiedzieli, że jest to samolot, tak naprawdę czysty, prosty samolot komunikacyjny, tylko dzierżawiony, czarterowany od lotu, więc nie jest to samolot, nawet przecież kancelaria, to znaczy premiera, nie dokonały żadnych przeróbek w takim samolocie, no bo on po zakończeniu okresu umowy z kancelarią prezydenta, premiera, po prostu wróci do normalnej obsługi podróżnych, więc tutaj nic nie można było w tym samolocie. Dobra, to znaczy podejrzanych takich pośredników, tak? Można powiedzieć, po latach, 7 lat po katastrofie smoleńskiej, mamy, można powiedzieć, pierwsze tak naprawdę rządowe maszyny prawdziwego zderzenia. Ostatnio no, ten tubolet, który się rozbił pod Smoleńskiem, i drugi, który już nie lata. No i samoloty jak 41, stare archaiczne maszyny, konstrukcje radzieckie jeszcze, notabene wojskowe, bo do tych samolotów się wchodziło z tyłu, nawet nie to, że z boku normalnie. Ja dziękuję. Tak jak żołnierze. Dobra, jutro będę, okej, okay, dziękuję bardzo. Z takiego samolotu, więc to tak naprawdę... Pokazuje, że dopiero teraz pod tym względem Polska staje się normalnym krajem, normalnym europejskim krajem, rozwiniętym. Przecież też pewnie słuchacze pamiętają te anegdotki, że prezydent Gabonu jednego państwa afrykańskiego przyleciał na jakąś konferencję do Europy lepszym samolotem niż nasz prezydent. Więc no to też pokazuje pewną skalę tego upadku. Widziałaś? Getenbank jest najlepszy. Żeby normalnie funkcjonować. Nie widziałaś? Getenbank. Mieć no one po prostu te różne firmy pośrednie, one biorą jakieś pieniądze, gdzie uważać. No dobrze. No po prostu nie ma się kończy, tu się kończy. Pan redaktor, tak, pan redaktor wspomniał jeden z krajów afrykańskich, tak chciałem zapytać o Karakale, bo ostatnio prezydent Francji, Macron, spotkał się z przedstawicielami Grupy Wyszehradzkiej, pani premier, no i tam powiedział w sprawie zerwanego kontraktu na Karakale, że nie może wybaczyć tego Polsce, bo mówi, potraktowaliście Francję gorzej niż my, potraktowalibyśmy Zimbabwe. Tego Polsce. No nie wiem, jak Zimbabwe, jak Francja traktowała Zimbabwe, to raczej Zimbabwe w Brytyjczyku, bo to była kolonia brytyjska, dawna Rodezja. Natomiast tutaj oczywiście no, prezydent Macron bardziej w tym spotkaniu no, gra po prostu rolę takiego pewnego nauczyciela, czy też recenzenta. I od 12. Poucza nas w różnych sprawach. Tutaj ma pretensje o Karakale, a przecież sprawa rozbiła się nie o brak woli polskiego rządu, tylko tak naprawdę o brak woli francuskiej strony koncernu, żeby zrealizować zapisy czy wymagania umowy offsetowej. Przecież no, oczywiście wielu szczegółów tej rozmowy ale nie znane, ale część była uchylana, rolka tajemnicy uchylona, gdzie robił minister Kownacki swego czasu na komisji. I jest kredyt, kredyt, i kredyt to proponowali Francuzi nie dość, żeby niekorzystne dane, ale byli raczej zgodne z polskim prawem, bo są pewne wymagania. I jest kredyt, kredyt. Każda firma, która dostarcza polski sprzęt, musi spełnić kwestię offsetu, że ten offset musi odpowiadać, kompensować te pieniądze, które my wydamy na zakup uzbrojenia za granicą. Chciałbym podkreślić jeszcze, przypomnieć może, czy wyjaśnić, bo czasami słyszę takie porozumienia. Offset dotyczy tylko sprzętu importowanego. Oczywiście offsetu nie wymagamy od firm, które produkują sprzęt, polskie firmy, które produkują sprzęt w kraju, no bo to nie ma takiej potrzeby, bo one i tak produkują w kraju, dają pracę polskim robotnikom i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że jeżeli kupujemy sprzęt, który przyjeżdża do nas za granicę, to mamy prawo i wręcz obowiązek naszą zadbać o tych wydatków. Tutaj o to się rozbiło, a to rozbiło sytuację. Już nawet nikt nie analizował, czy te śmigłówki są dobre, czy złe, czy dobrze, że jest jedna platforma dla wszystkich rodzajów wojsk, czy nie. Tylko kwestia rozbijała się już o umowę offsetową. I jeżeli no, pan Macron byłby sprawiedliwy, to powinien raczej podać przykład. Kredytem to. Innymi krajami, które się postarało do się z powodów offsetowych. Więc, czy to nie dotyczy Francji? Powodów offsetowych to. Kredytem to. Kredytem to. Powodów
offsetowych stok. Kredyt M-Sok. Kredyt M-Sok. Dobrego, a jeszcze do tego dochodzi Ministerstwo Gospodarki, które potem będzie tę umowę negocjowało i ona będzie decydować tak naprawdę o tym, czy ta umowa wejdzie w życie, czy nie. Tak jak w przypadku Caracali z każdą umową zbrojeniową. Jeżeli będziemy kupowali na przykład okręty za granicą, będzie tak samo. I tutaj nie będzie po prostu tylko czy to będzie oferent amerykański, czy niemiecki, czy francuski, czy norweski, czy jakikolwiek inny, będzie musiał te warunki offsetowe wypełnić. Jeśli nie wypełni, to Ministerstwo Gospodarki może taki kontakt zablokować, nawet jeżeli wojsko będzie chętne do mówienia, to z pewnością by go przyjęło na swoje wyposażenie, jeżeli on też będzie zadowolony, prawda, z rąk umowy i to by stało na tym sprawie, ale jeżeli okaże się, że to Ministerstwo Gospodarki jest za mało korzystne dla naszej gospodarki, dla naszych przedsiębiorstw, to po prostu umowy nie będzie, więc to jest czysta już gra ekonomiczna. Oczywiście można zawsze zrobić w każdej sprawie kwestię polityczną i ona się stała polityczną. Natomiast tutaj Francuzi powinni mieć pretensje do siebie i najpierw zapytać właśnie swoje przedsiębiorstwo, dlaczego dało tak na słabe warunki, propozycje dla Polski. Ja zresztą swego czasu pisałem przecież, że to były też dane, które nasi urzędnicy zebrali, że lepsze warunki dostała Brazylia, która też kupowała 50 karatali, tak jak myśmy mieli kupić, oni dostali lepsze warunki offsetowe, więc można było negocjować lepsze, myśmy albo nie potrafił poprzedni rząd, albo nie chciał negocjować, więc umowa się zakończyła fiaskiem. A natomiast to na pewno będzie jeszcze nieraz przez prezydenta Macrona przypominane, pewnie będzie jeszcze nieraz nam to wytykał, czy tam inne kwestie, no i do tego się po prostu trzeba przyzwyczaić, bo widać, że nowy prezydent Francji ma taką tendencję właśnie do pouczania. Niektórzy nawet twierdzą, no dość tak sarkastycznie i złośliwie wobec prezydenta Francji, nawet sami Francuzi, że ma taką tendencję, ponieważ no, jego żona jest nauczycielką, prawda, zresztą no, już nie miejsce, żeby mówić w ogóle o tym, ale rzeczywiście ma tendencję prezydent Francji, takie pouczanie pewnie nieraz będzie nas pouczał, no i trzeba się po prostu na to uodpornić. Dziękuję panie redaktorze, tak się uśmiechnąłem na koniec. Myślę, że nasi słuchacze też dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan redaktor Krzysztof Losz z naszego dziennika i telewizji Trwam. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Lech Obara i współpracownicy. Ma pan dobrych współpracowników, panie mecenasie? No, młodych, energicznych i kierujących się pod podobnymi wartościami jak ja. Panie mecenasie, pan minister Patryk Jaki powiedział dzisiaj, bo rozpoczęła swoje posiedzenie komisja weryfikacyjna do spraw stołecznej reprywatyzacji. On jest szefem tej komisji. Państwo będzie silne tylko wtedy, kiedy te afery wyjaśnimy do samego końca, kiedy ujawnimy mechanizmy funkcjonowania układu reprywatyzacyjnego. Wiele jest bolączek. To jest może jedna z bolączek. Mówi się też o nieprawidłowościach w Krakowie. No a teraz na tapetę wyszły sprawy Warszawy. Wielu też się ludzi skarży, że tak, a inaczej zostali potraktowani. No i kwestia tego majątku. W czyje ręce, dlaczego i w jaki sposób trafiał? Tak. Ja myślę, że jest to ogromne zadanie postawił przed sobą komisja minister Jaki, ponieważ o ile nawet
uda się, a wierzę w to, że się uda, że bariery, jakie będą, gdy istnieją, a również przeszkody, jakie będą stawiane, zostaną pokonane, w końcu będzie musiał rozważyć, tak w finale, wyważyć wszystkie takie trzy podstawowe interesy. Pierwszy to interes właścicieli, tych rzeczywistych właścicieli, czy następców tych właścicieli, których oszuści pozbawili tej własności, czy to wyłudzając swoje tytuły, czy to zmuszając do pozbywania się, pokazując na brak szans, gdy inni mieli szansę na zrealizowanie właśnie ci nabywcy swoich praw do bezprawia. Dwa, pogodzić z interesem indywidualnych osób, które mieszkały w tych nieruchomościach, które wyroki historii spowodowały, że w domach tych, częstokroć nawet ich wysiłkiem, ich rodziców, dziadków, zostały odbudowane po wojnie, bo jak wiemy, że Warszawa się odbudowywała wysiłkiem i warszawiaków, i całej Polski. No i trzy, interes społeczny, publiczny, który polega też na tym, że trzeba zachować stan, jaki jest i uwzględnić fakt, iż społeczeństwo całe inwestowało w odbudowę Warszawy, budowę szkół, budowę różnych zakładów użyteczności publicznej, które nagle miałyby przejść w ręce właścicieli. I to powinno być rzeczywistych właścicieli, ale to wszystko powinno być wyważone. To nie jest łatwy problem. Natomiast ja wierzę w to, że to zostanie osiągnięte przez jedną podstawową zasadę, zrealizowanie zasady, jaką się kieruje komisja, a więc z ochrony prawnej nie mogą korzystać ci, którzy łamią czy łamali prawo. I tutaj tej ochrony prawnej realizowanej przez na przykład zasadę stabilności prawa. A więc jest, mówimy, niezruszalność decyzji, orzeczeń, takich, które zapadły w tamtym stanie i politycznym, w tamtej rzeczywistości, które są oczywiste, niesprawiedliwe, które są częstokroć wynikiem różnego rodzaju manipulacji, jeśli nie przestępstw. I tutaj przykładowo ta niezruszalność i decyzji tych orzeczeń zostanie złamana poprzez właśnie naruszenie tej zasady stabilności prawa. W tej sytuacji, przy tak masowym zjawisku nadużywania prawa, zasada ta powinna być złamana. Przykładowo, przecież wiemy dobrze, że te nieruchomości odzyskiwali oszuści, następnie sprzedawali je dalej kolejnym działającym wspólnie w porozumieniu po to, żeby zatrzeć tą granicę, przerwać na ewentualność późniejszego domagania się zwrotu. To no jest rękojmia wiary ksiąg wieczystych, czyli każdy, kto nabył, a korzystał tylko z informacji z księgi wieczystej, gdzie wskazywano właściciela, który rzeczywiście był oszustem, ma prawo żądać ochrony, bo przecież ja jestem właścicielem, ja działam w dobrej wierze. I to zostaje ta zasada stabilności i niezruszalności określonych stanów złamana. Drugie, mnie się wydaje, może za dużo mówię, no to są takie moje przemyślenia, ale chciałbym powiedzieć, że zaleta komisji jest to, że została zrealizowana taka zasada koncentracji wszystkich postępowań prawnych, jakie znamy, a więc na przykład karne, cywilne, administracyjne, kiedy w normalnym zasady, w normalnym postępowaniach trwałoby to latami. Chyba końca, sami byśmy się do końca życia nie doczekali jakichś rozstrzygnięć w poszczególnych nieruchomościach dotkniętym tym przestępczym działaniem, ponieważ tak, przykładowo, wejście postępowania cywilnego by było uzależnione od wyników postępowania karnego. Administracyjne, kiedy będzie cywilne, a karne długo trwa, w związku z tym lata czekalibyśmy na orzeczenie karne, ewentualnie rozstrzygnięcie karne, które by uznawało winę, wymierzało karę i to stawało podstawę do postępowania cywilnego, czy podobnie administracyjnego. Czyli to coś takiego, co nas wskazywało w tej naszej świecie tych zapętlonych procedur, gdzieś ta zasada szybkości i koncentracji materiału dowodowego i postępowań i nie też z tym sprawiedliwość, a więc niemożność doczekania się sprawiedliwego orzeczenia w normalnym trybie. I komisja, którą tutaj kieruje pan minister Jaki, chyba ma ambicje, korzystając z tego rodzaju narzędzi, złamać tą stabilność prawa, która jest służyła przestępcom, i złamać też
te zasady, że każda procedura musi się toczyć, że my latami czekamy na orzeczenia, które są oskarżane, wznawiane, uchylane i nigdy byśmy się nie zaczekali. Wierzę w to, że właśnie w ramach tych postępowań nadzwyczajnej, że tak powiem, postępowań, no ta sprawiedliwość będzie ma szansę na doczekanie się zarówno przez właścicieli, jak powiedziałem, ludzi, którzy mieszkali w tych mieszkaniach lokatorów, jak i instytucji publicznych, które również były pozbawiane tutaj możliwości realizowania swoich celów w tych nieruchomościach. Panie mecenasie, no bo sprawa będzie wyjaśniana, wyświetlana, tak, ale już nieraz pytamy, bo tak przed urzędem, no osoba fizyczna, no niewiele może, jeżeli rzeczywiście byłby jakiś układ, czy jakaś nawet zmowa, tak. No ale no tu z jednej strony wyświetlimy, a z drugiej strony co później z jakimiś wyrokami, z sądem, z już poważnymi decyzjami, bo tak jak pan powiedział o tych interesach właścicieli, interesy indywidualnych, osób, tak, interesy społeczne, no to też sprawa pewnie niełatwa. Ja byłbym za tym, żeby jednak tym działaniom, które pozwalają wyrwać z rąk przestępców, obnażyć, a następnie wyrwać te nieruchomości, żeby towarzyszyły również rozwiązania ustawodawcze. Ustawa, która właśnie pozwoli wyważyć te interesy. Bo my się z chwilą, gdy się pochylamy nad interesem właściciela, to mówimy, powinien uzyskać. No dobrze, a ci, którzy tam mieszkali, a często odbudowywali,